Moi najdrożsi widzowie, słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj film z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Będę czytać Wasze pytania, a następnie na nie odpowiadać. Będzie to tym razem miks tematyczny z ostatniego tygodnia, dlatego mam nadzieję, że jakoś doczekacie do końca. Filmik na pewno będzie dosyć długi. Pierwsze pytanie. Droga Mario, mam pytanie co do obrazu Dewy. Czy może być to rysunek ołówkowy na kartce? I w moim przypadku chyba będzie to jednorożec, ponieważ gdy oglądałam Twój filmik, akurat ta istota przyszła mi od razu do głowy. Pozdrawiam, Joanna. Moja droga Joasiu, także wszystkie te osoby, które mają podobne wątpliwości, możecie wysłać dla mnie obraz lub zdjęcie obrazu w dowolnej technice. To może być rysunek ołówkiem, kredką, węglem, farbami, czy może to nawet być zdjęcie, które obrobicie graficznie. To zależy tylko i wyłącznie od Was. Może to oczywiście być jednorożec, może być to każda inna istota, która jest dla Was ważna. Kolejne pytanie. Droga Mario, mam do Ciebie takie pytanie. Na internecie znalazłam osobę, z którą pisałam przez dłuższy czas. Po tych rozmowach bardzo źle się czułam i straciłam wiarę w siebie. I takie złe samopoczucie po tych rozmowach trwa aż do dziś. Czy mogła być to osoba demoniczna, albo czy mogła zajmować się czarną magią? Pozdrawiam. Jeżeli rozmawiacie z jakąś osobą, jeżeli także przez internet i czujecie się potem źle, to mogą być tego bardzo różne przyczyny. Może być tak, że osoba ta jest chora i automatycznie pobiera z Was energię, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Także wszelkiego rodzaju wampiryzm energetyczny bardzo często się zdarza. I to nie tylko ten świadomy, gdy osoba robi to celowo, ale również nieświadomy, gdy po prostu potrzebuje energii i ściąga ją z innych osób, potrzebuje tego światła. Może być również tak, że jest to osoba zajmująca się czarną magią. Bardzo często w przypadku takich osób będziecie czuć się, rozmawiając z tą osobą bardzo dobrze, ponieważ osoby takie potrafią przepięknie się maskować i wspaniale udawać i wspaniale Was potrafią omotać, a po takim spotkaniu do kilku godzin, a może nawet gdy w ogóle nie zdajecie sobie z tego sprawy, będą pobierać Waszą energię, będą wpływać na Was magicznie, mogą, znając Was, znając miejsce Waszego zamieszkania, znając Waszą energię, znając Wasze odczucia, mogą tworzyć również tak zwane elementale i wszelkiego innego rodzaju istoty, których zadaniem będzie przyjść do Was i u Was wpływać na Was w jakiś sposób. To jest naprawdę marginalnie tylko omówione. Temat bardzo, bardzo głęboki. Czyli może być tak, że osoba, gdzie w ogóle nie zdajecie sobie sprawy z tego, że ona Wam szkodzi, ona będzie wpływać na Wasze samopoczucie, czyli Wy będziecie się czuć po prostu źle, będziecie mieć różne destrukcyjne myśli, które nie są Waszymi własnymi, które nie pochodzą z Waszego życia, z Waszego odczucia, tylko zostały Wam jak gdyby wysłane. Czyli zwracajcie uwagę na to, kiedy czujecie się dobrze, a kiedy czujecie się źle. Gdy czujecie się źle, to należy wystawić te swoje czułki, wystawić te swoje wszystkie właściwości, które posiadacie, aby odczuć, zastanowić się, z kim macie często do czynienia, kto o Was dużo wie, kto może Wam źle życzyć, albo kto chce w jakiś sposób wykorzystać Waszą energię do własnych celów. Zwróćcie uwagę na to, z kim, o czym rozmawiacie i tym podobne. Bardzo często jest również tak, że osoby zajmujące się czarną magią, one będą Was o tym informować, ponieważ wiele czarów działa dopiero, gdy osoba, której dotyczą, o tym wie. Czyli gdy osoba, Wy, dowie się o tym, że w jakiś sposób ktoś kradł jej energię, że ktoś w jakiś sposób angażował ją do różnych rzeczy, to
wówczas dopiero pewne rzeczy zaczynają w tej czarnej magii działać. Ale to naprawdę jest temat marginalnie poruszony dla wszystkich tych osób, które uważają, że te filmiki mogą być zbyt banalne. Niestety nie mogą być bardziej zaawansowane, ponieważ one są przeznaczone dla tych osób na początku. Jeżeli ktoś już jest daleko w rozwoju magicznym, to tych filmów do niczego nie potrzebuje. Dlatego jeżeli czujesz się źle, to szukaj, szukaj. Twoje serce podpowie ci, skąd ta energia przyszła. Może byłeś w jakimś miejscu negatywnym energetycznie, jak dworzec, szpital, a w myślach łączysz to z jakąś konkretną osobą, a w rzeczywistości było to po prostu negatywne miejsce. Jeszcze raz zerknij sobie do mojej książki, jak aktywować pozytywne energie, jak usuwać te negatywne. Tam jest dosyć dużo takich ukrytych informacji. Także w książce Magia Miłosna jest bardzo dużo wskazówek, na co należy uważać w tym świecie ezoteryki, w tym świecie tak zwanym magicznym czy pseudomagicznym, bo nie wszystko złoto, co się świeci. Kolejne pytanie.